Witam ponownie w trzecim odcinku. W sumie to jednego wieczora, także nie powinno być problemu, żeby się ogarnąć. Nie wiem jeszcze, czy ten drugi, czy ten poprzedni podzielę na dwie części, także w trzecim lub czwartym odcinku. Robimy tak, aktualnie tylko i wyłącznie tą jednostkę tutaj zabiłem. Poszwędzałem się po mapie w celu przeszukania, o co w tym chodzi w ogóle. Teraz kolejną misją, którą mam do zrobienia. Jednostki się już powoli kończą. Mamy tutaj 4 artefakty jakieś, co daje mi takie statystyki na trzecim poziomie. Potrzebuję jeszcze 46 punktów doświadczenia do następnego levelu. Aczkolwiek mamy w misji iść do góry. Wejdź do obszaru znanego jako obozowisko partyzantów. Więc się tam skierujemy. Podmawiać trzeba z jakimś Jarvenem. Linia jakiegoś oporu odblokowana. Fajnie, natomiast nic mi to nie daje. Wybinać na lekcję punktów akcji. Co mi to daje? Ale nie chcę punktów akcji, bo jak to sobie zużyję... No. Boję się, że mi to odzyska punkty, to sobie zostawię na jutro, bo dzisiaj już na pewno nie będę nie wiadomo ile grał. Tablica ogłoszeń. Co mogę brać już zadania na zamek? Portale gdzieś tam. Zadań. No wiesz ty co? Czy jak to zrobimy, to będziemy mieli miasto chyba. Aczkolwiek... Widzę, że muszę to wypić. Czyli, że musimy to wypić, no to jedziemy. Ale nie odzyskało mi tam pełnego. Jestem 10 patentów budowlanych, popatrzcie. Zaczynamy miasto. Znieś miasto. Say down, niech będzie. Zwał jak zwał. Proszę bardzo.
sobie. Werbujemy gwardzistów. Aha, czyli że to są do pilnowania. Żeby rozbudować to miasto, musimy mieć już drewno, widzę. I to drewno będziemy zbierać z misji. Babka chciała, żebyśmy zbudowali to miasto, stwórz wieżę obronną. Buduj. Buduje się. To niech się jadą. Poziom czwarty mamy. Dwa. No ale cały czas na razie jeszcze nie wiem, w co będę inwestował. I teraz jest pytanie takie. Czy tu gdzieś widziałem teleport? Pojedynki to nie. Mapa zapomniane. A, to za to nie. To jest niby za darmo? No dobra. Town. Wieża obrona się buduje w koszarach, mi się werbują jednostki. Ale to są gwardziści. Thank you.
Czwarty poziom. I tak tutaj nie mam innych itemów. To znamy. Co to tu? Sterta drewna. To możemy zbierać. Nie, że dobrze zrobiłem, że się puściłem na taką walkę.
Nie no, trzeba to rozwalić i tyle. Szany hełm zniszczenia. Ładnie. Sprawdźmy sobie te itemki, co nam dawają. Dodać na magię. Bohaterskie wsparcie. Chronić to. Każą mi szukać drewna, to sobie jeszcze poszperamy za drewnem. Playa wysprzątana.
jakiegoś ucznia, czy coś znaleźć? Fajnie, bo jest dużo misji. Podoba się mi to nawet, podoba się mi to. Fajnie to idzie. Tu bym jeszcze chciał wiedzieć, czy mogę to ulepszyć, bo źle to... Aha, drewna dużo, aha, to nie. To nie mogę ulepszyć. Skoczmy jeszcze zobaczyć, gdzie jest ten markacz uczeń.
ucznia czaratować, coś mi się wydaje. Zaraz zginie. Rozbity nos. Już nie grałem jeszcze PvE. O tym chodzi. Dobra, czyli wiemy, że normalną walkę jak przegram, to nie wpływa, bo ten gut będzie cały czas bił. Aż tego zabijemy. Ale spróbujmy raz jeszcze. To spróbujmy raz jeszcze, jak to się nie uda, no to trudno. No i co? Czat działa mi się co do gry w tekst? Idiotyzm?
Oj co? Jakaś zwiecha. No ale mogę wracać, czyli jako tako interfejs wszystko działa. Czat leci, czyli że jest okej. Okay. Punkty życia teraz ma 1000. Czy 2, wcześniej miał 1000. Nie wiem co w tym kaman. Ale jest to bez sensu. Nie będę się dalej chyba męczył. A jest 1000. Oni się skupiają teraz na mnie. Nie wszyscy. 300. 100. Jak oni stuką tego młodego, to tu nie zrobię niczego bez lepszych jednostek. Czemu te mają ruch tylko jeden? Okaleczenie. Dobra, mamy gościa. Te 10 ekspa to nie ma tak istotne jak uratowanie tego. O, jeszcze w międzyczasie tutaj. Nakryta. To ładnie.
pewne, to wam nie mówiłem jeszcze. Level bardzo dobry dla przyspieszenia gry jest maksymalizowanie ilości znajomych. Co level możecie brać od nich, inaczej w ramach, to się dokładnie tutaj nazywa. Gratulacje, pogratuluj, że ktoś ma. I ty dostajecie 10. O, chyba było 10. Punktu doświadczenia za gratulacje, fajna sprawa. Znajdź na liście przeniona ze przeceniona runa ducha. Siłę większą ze względu na to, co dostali z levelem. Żeby mieć po 70 jednostek, co mnie bardzo cieszy. Będzie trzeba niedługo. To fajne rzeczy. Zmienię ten warnik. Otwórz ten baron na stałe, dodać ją do palety kolorów swojego bohatera. Ja się tutaj nie będziemy jakoś specjalnie koloryzować. Tylko teraz trzeba zobaczyć, jak tam jednostki, te świeczne podatki. Tutaj pobieraj sobie chyba kapie na go. Oni się tu dalej budują. Ci tak samo. Jest dość godzin. Mamy poziom 5. Mamy tutaj 2 punkty jeszcze do rozdania. Ja się później zastanowię, co tu zainwestować na spokojnie. Aczkolwiek aktualnie jeszcze mamy kilka misji do zrobienia. Będziemy zabijać zwierzaki na bank jutro. Dobra. Dzięki. Trzymajcie się. Powodzenia.